W dzisiejszym odcinku programu Bobolice, gmina z potencjałem, relacja z 21. parafiady. Udowodnimy też Państwu, że seniorzy mogą być bardzo aktywni i chętnie podejmują różnorodne wyzwania. Nie mogło nas też zabraknąć na kolejnych dniach Bobolic. Zapraszamy. Niesprzyjająca pogoda nie pokrzyżowała szyków organizatorom 21. Bobolickiej parafiady. Impreza odbyła się zgodnie z planem, choć uczestnicy od czasu do czasu musieli szukać schronienia przed ulewnym deszczem. Jak mówi burmistrz Bobolic, wydarzenie już dawno przestało być imprezą tylko kościelną. Uważam, że to jest w tej chwili impreza taka kościelno-samorządowa. I dlatego jest to impreza przeznaczona nie tylko dla parafian, ale myślę, że na tyle jest otwartą, już ma tą formułę, że jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bobolice. Parafiada to przede wszystkim uczta dla ciała, bo skosztować można było m.in. domowych ciast, świeżo wypiekanych gofrów oraz smakołyków z grilla. Do tego organizatorzy zadbali o szereg zabaw dla najmłodszych oraz przygotowali loterię z atrakcyjnymi nagrodami. Są to naprawdę wspaniałe nagrody. Mamy dwa rowery, są telewizory, sprzęt AGD. Ta loteria cieszy się dużym powodzeniem. Co pół godziny jest jakieś losowanie, dużo osób wygrywa. To też przyciąga ludzi i dzięki temu wszyscy siedzą i czekają z napięciem na finałowe losowanie. Bobolicka parafiada nie tylko bawi i integruje, lecz także wspomaga finansowo. Rok temu to właśnie był na remont kościoła w Bobolicach, był też remont kościoła w Chmielnie, w Goździe, także nasze filialne kościoły są wspierane właśnie dzięki takiej parafiadzie. Cel jest jeden i ten sam. W tym roku, jak zapewne tutaj wszyscy wiemy, zbieramy na dokończenie remontu kościoła w Poroście. I rozmawiałam się z księdzem proboszczem, wiemy, że tak z roku na rok, naprawdę, wbrew oczekiwaniom, tych funduszy jest zgromadzonych coraz więcej. I tak sobie myślę, że dzisiaj mimo tego, że jest pogoda bardzo mieszana, a do tej pory praktycznie padał deszcz, to jednak widać, że mieszkańcy są, przychodzą, bo to też po to, żeby się tutaj spotkać ze sobą. I nie tylko w ławach kościelnych, ale właśnie w takiej niezobowiązującej, fajnej atmosferze na placu parafialnym. Na scenie prezentowały się głównie miejscowe zespoły i soliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach. Nie zabrakło także gości z ościennych gmin Manowskich, Malw i zespołu Nestor z Rosnowa. Seniorzy z Bobolic nie mogą narzekać na nudę. Od maja w całej gminie realizowany jest projekt, dzięki któremu starsi mieszkańcy mogą odkrywać i rozwijać swoje talenty. Na warsztatach florystycznych spotkać można kilkanaście pań, które z zapałem tworzą rękodzieło. Możliwość spędzenia czasu poza domem i bycia w gronie znajomych sprawia im ogromną radość. Nie można siedzieć w domu. Największą wartością dodaną to są te spotkania z naszymi rówieśnicami, z naszymi znajomymi, koleżankami. To jest najważniejsze chyba z tego wszystkiego, że możemy się spotkać, możemy się podzielić radościami, smutkami, no i po prostu ze sobą być, to jest tak ważne dla mnie. Mam tutaj kochającą, wspaniałą rodzinę, ale no, rówieśnicy to też jest bardzo ważne. Czuję się fajnie. Lubię ludzi, lubię pracować z ludźmi, także naprawdę fajnie, fajnie. Spotykamy się bardzo często i fajnie jest. Śmiejemy się, żartujemy i takie robimy rękodzieła. Projekt
projekt pod nazwą Oswoić Starość skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami gminy Bobolice. I obejmujemy tym projektem 6 miejscowości. Staramy się właśnie w tym projekcie jakby zaszczepić taką chęć zakładania klubów seniora w różnych miejscowościach, w tych 6 miejscowościach właśnie objętych projektem. W niektórych miejscowościach kluby seniora już istnieją, a w niektórych nie. Dlatego to jest fajne, że się mogą osoby starsze spotkać, zobaczyć, że coś fajnego można zrobić. Te prace, które wykonają podczas warsztatów, zabierają do siebie do domu, mogą się tym pochwalić i to jest właśnie motywujące do tego, żeby taki klub seniora założyć, bo coś fajnego może się dziać. Oprócz zajęć artystycznych w ramach projektu regularnie odbywają się także warsztaty z samoobrony, w których uczestniczą zarówno panowie, jak i panie. Trener daje nam, nazywają to popalić, i rozgrzewka jest taka konkretna, a później no, w miarę jakichś tam umiejętności każdego staramy się ćwiczyć. I poruszać się, no i może gdzieś tam, no nie daj Boże, kiedyś się to przyda, tak? To, co się nauczę tutaj na tych zajęciach. Ćwiczę i trenuję inną dyscyplinę sportu, strzelectwo. A tu no, kolega mnie namówił, małżonka nawet, też mnie wygania, bo mówi, że jak nie będziesz trenował, musi być ciągle w ruchu, to czym starsi ludzie uprawiają taki sport, jak samoobronę, to są bardziej takie aktywni. No i społecznie aktywni są. Podstaw samoobrony uczy mieszkańców gminy Krzysztof Orlikowski. Uczymy się podstawowych technik samoobrony, padów, upadków. Przewrócić to się każdy potrafi, ale poprawnie się przewrócić, a ci ludzie, że tak powiem, są drugiej młodości już. Dlatego bardzo ważne jest to, aby nic sobie nie zrobili podczas jakiejkolwiek konfrontacji. Tak? To, co im powtarzam, najważniejsze jest umieć się obronić, a walka wygrana to jest walka uniknięta. Jeżeli uda mi się uciec, to uciekam. Nie wchodzę w konflikty żadne. Zajęcia w ramach projektu Oswoić Starość, który dofinansowany został ze środków rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, potrwają do grudnia. Bobolic co roku gromadzą setki mieszkańców całej gminy. Nic dziwnego, bo organizatorzy imprezy dokładają wszelkich starań, aby każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Tym razem były animacje dla dzieci, stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko oraz oczywiście występy muzyczne. Tylko na jakiejś jednej muzyce, że tylko rockowo i nie zamykamy się w tym. Dzisiaj wystąpi również, będą włoskie, można powiedzieć, hity na żywo, zaśpiewane przez Włocha, Alberto Amati, który wystąpi niedługo na scenie. Po włoskich hitach mamy znowu disco polo, później plenerowa dyskoteka przeprowadzona przez DJ-a Sebę, więc taki można powiedzieć dla każdego coś. Skupiamy się, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I dzieci, i młodzież, a także osoby starsze. I to jest właśnie ten sukces, że mamy bardzo dużo ludzi, co można zobaczyć. Najmłodsi chętnie spędzali czas na magicznej wyspie, gdzie pod okiem animatorów oddawali się m.in. zabawom artystycznym. Bawiłam się tu z kolegą z Biedronkami, robiliśmy sobie tatuaże i teraz robimy drugi raz ciastka. Zjeżdżam ze zjeżdżalni dmuchanej, byłam na trampolinach i byłam na autkach. Byłam na trampolinach tych. No i byłam na magicznej wyspie, no i zrobiłam dla cioci tego, pierniczka, bo ciocia będzie urodziny. Czyli podobało ci się? Tak, było ekstra.
Dobrze, na Dniach Bobolic bawili się także dorośli. Pewnie będzie fajnie, jak co roku jest dzisiaj piękna pogoda, więc tyle tych tutaj atrakcji. Jest bardzo dużo ludzi, bo w ubiegłym roku i 2 lata temu było zimno i tych ludzi nie było. Nie było nawet, wie pani co, przyjemnie tutaj spędzić czasu. A dzisiaj zapowiada się, że będzie super impreza. Zadowoleni jesteśmy, bardzo nam się podobają. Zawsze wesoło coś miłego zobaczyć. Podczas wydarzenia rozstrzygnięto też konkurs fotograficzny Bobolice w podróży – pokaż, że kochasz. Zadaniem uczestników było zrobienie sobie zdjęcia podczas wyjazdu w oficjalnej koszulce reklamującej gminę. Napłynęło 41 prac i faktycznie z dość dalekich zakątków kuli ziemskiej, więc byliśmy w wielu miejscach fajnie pokazani, te koszulki są ładne i myślę, że to jest taki trwała promocja naszej gminy. Druga i trzecia nagroda trafiły do Emilii i Grzegorza Zblewskich, którzy przysłali fotografie ze swojej podróży po Stanach Zjednoczonych. Małżeństwo o konkursie dowiedziało się przez przypadek. Dowiedzieliśmy się od kolegi dzień przed wyjazdem w sumie do Stanów, przed wylotem w sumie. Zadzwonił do nas wieczorem, powiedział, mówi, jest taki konkurs do zrobienia, mówi, musicie sobie kupić koszulki. Ja mówię, ale gdzie te koszulki kupić? Ja mówię, nic nie wiem, bo nic nie słyszałem. Ja mówię, idźcie do punktu informacji, kupcie sobie koszulki i jak tego to róbcie sobie zdjęcia, jest szansa wygrać 500 zł, nie? No dobra, poszliśmy. Mało tego, był problem, żeby kupić, bo Centrum Informacji Turystycznej było już zamknięte. Zdobyliśmy numer telefonu do pani, zadzwoniliśmy, że rano wyjeżdżamy na samolot. Musimy mieć te koszulki po prostu, bo wylatujemy do Stanów. Pani specjalnie przyjechała, sprzedała nam te koszulki, także udało się zdobyć. Niestety nie było to pierwsze miejsce, ale było drugie i trzecie, także chociaż z tego się cieszymy. Jedną z gwiazd muzycznych Dni Bobolic był Włoch Alberto Amati. Jestem dumny, że jestem tutaj, widzę wesołe osoby, wesołe... Przepraszam, że nie za bardzo mówię dobrze po polsku, ale widzę uśmiech, widzę, już nie mogę doczekać, kiedy będzie występ. W sierpniowym odcinku programu Bobolice Gmina z Potencjałem to już wszystko. Na kolejny zapraszamy w pierwszą środę września. Do zobaczenia.